Cześć wszystkim, z tej strony Aric i jako pierwszą rzecz chciałbym zachęcić Was do subskrypcji tego kanału, bo jak widzicie on się cały czas rozrasta, jest nas coraz więcej. Więc tak, zaczynamy karierę zawodnika w Zagłębiu Lubin, tutaj macie cele na ten sezon, jakie postawił przed nami zarząd. Zapytacie się pewnie, dlaczego Zagłębie akurat? Ja już Wam mówię z jednego prostego względu, ponieważ losowałem klub z Ekstraklasy i właśnie wypadło na klub z Lubinia, więc myślę, że będzie się przyjemnie to oglądało. Pierwszy mecz w turnieju przedsezonowym. Myślę, że to jest chyba zespół z drugiej ligi francuskiej. Nie powinno być jakoś łatwo. Myślę, że będzie ciężko. Zobaczcie, pierwsza akcja. Świetne podanie dałem swoją drogą. Ale tutaj, no, to środkowanie powiem, że dosyć słabe i rywale przejęli tą piłkę. Tutaj od razu chcieli też zaatakować oni, żeby pokazać, że ten mecz nie będzie należał do najłatwiejszych i to była groźna akcja, ale no bramkarz był dobrze ustawiony. Ja przy piłce. Świetne zagranie do Starzyńskiego i tu moim zdaniem powinno być już 1-0, ponieważ Starzyński, jeżeli by wcześniej trochę zbiegł do środka, myślę, że spokojnie wykończyłby tą akcję, a tak to jedyne co nam zostało to rzut rożny, po którym też nic ciekawego jak zobaczycie się nie wydarzyło, bo od razu straciliśmy praktycznie piłkę. Następna akcja i kolejny raz bardzo dobre podanie, tym razem Starzyński zdecydował się oddać piłkę do kolegi. Tutaj zamieszanie, odegranie do mnie, a z lewej nogi, ale niestety obok bramki. Miałem tego dnia mało szczęścia właśnie do takich sytuacji, zaraz w sumie zobaczycie. Kolejna akcja, świetne po raz kolejny podanie do Starzyńskiego, ale no bramkarz rywali wyczyniał po prostu cuda w bramce. To jeszcze nie koniec tej akcji, zobaczcie tutaj lewą stroną boiska, dośrodkowanie, no niezbyt celne znowu, te dośrodkowania w ogóle nie wychodziły, ale jeszcze będzie próba podania, no też nie doszła. Teraz świetne podanie i tutaj nie trafiłem z tego względu, znaczy no nie będę się w ogóle usprawiedliwiał, to powinienem trafić, była to jedna z lepszych sytuacji w tym spotkaniu. W 62 minucie zostałem ściągnięty z boiska, no i końcowy wynik meczu 3-0, zaraz zobaczycie wszystkie bramki. Pierwsza bramka padła po rzucie rożnym w 75 minucie strzelcem bramki Mares, więc zawodnik, który bodajże wszedł za mnie, nie jestem do końca teraz pewien. Kolejna bramka padła po tutaj bardzo dobrej akcji lewą stroną boiska. Tutaj zawodnik się minął z piłką, ale Mares znowu na posterunku, to była już jego druga bramka w zaledwie w przeciągu 10 minut niecałych. Naprawdę ten zawodnik tutaj myślę, że będzie mocnym rywalem w walce o pierwszy skład. Jak widzicie, tam zawodnik próbował z przewrotki uderzać, ale minął się z piłką. No i trzecia bramka to już 87 minuta. Starzyński przy piłce, lekka przebitka. Pawłowski, Mares miał szansę na hat-tricka, ale to jednak Starzyński w końcu trafił do siatki rywali, ponieważ no Mares uderzył centralnie w bramkarza i piłka spadła pod nogi młodego. No już nie tak młodego, to nie jest młody w sumie, on nie jest w sumie tak młody, ale zobaczcie, ocena 6,9, nie był to wyśmienity mecz w moim wykonaniu, ja byłem tego świadomy, że nic nie wniosłem tak naprawdę do tego spotkania, oprócz tam kilku dobrych podań, dlatego postanowiłem, że się poprawię na następnym meczu. No i rywal też nie z najniższej półki, oczywiście dostaliśmy szansę gry. Pierwsza akcja, Starzyński podał do mnie, tutaj chciałem się zabawić, ale bramkarz, no uderzenie zbyt sygnalizowane jeszcze w środek bramki, nie miał z tym problemu golkiper rywali. Kolejna akcja, świetne podanie na skrzydło, tutaj jakoś przypadkowo dostałem piłkę, ale nie udało mi się jej opanować i się z nią odwrócić do bramki. Myślę, że to byłaby dobra sytuacja, ale no trochę ja to zepsułem. Świetne podanie, prostopadłe tym razem. I tutaj myślę, że to powinien być go, ale no Supek uratował rywali, no brakowało szczęścia po prostu w tej akcji. Nasi przeciwnicy też chcieli pokazać, że no nie będą tutaj się tylko bronić, prawda? Pierwszy strzał zablokowany, drugi wysoko nad bramką. Nie zagroziło to jakoś temu wynikowi, ponieważ no strzały za bardzo nieudane. Kolejne świetne podanie prostopadłe, chyba powinienem przebranżowić się na pomocnika. Ale no zobaczmy, instynktu napastnika jeszcze trochę mi brakuje. Chociaż tutaj znalazłem się w ładnej sytuacji i od razu wiedziałem, że nie mam czasu, żeby przyjąć tą piłkę, to od razu próbowałem uderzyć, ale się nie udało. Rywale po raz kolejny tutaj w drugiej połowie chcieli
zaakcentować to, że teraz oni rzucają się do ataku, ale był spalony na nasze szczęście, bo akcja naprawdę zapowiadała się dosyć groźnie. A indywidualna akcja skrzydłem, minięcie jednego rywala i tutaj za długo, zdecydowanie za długo trzeba było odgrywać piłkę, a tak to ją niepotrzebnie straciłem. Jeszcze sędzia odgwizdał spalonego. No, co ja mogę powiedzieć w takiej sytuacji? Nie wyszło najlepiej. Tutaj przebitka, wyścig z zawodnikiem i wymuszenie rzutu karnego. Tak naprawdę tutaj mogłem uderzać, ale wiedziałem, że ten zawodnik zahaczy mnie o nogę i wolałem wywalczyć ten rzut karny. Jak widzicie, nie było mi dane go wykorzystać, bo Filip Starzyński jest trochę wyżej w hierarchii ode mnie w klubie, dlatego też on wykorzystał ten rzut karny dosyć pewnie, dlatego nie mam żadnych tutaj uwag do niego. Myślę, że kiedyś w przyszłości może będę ja wykonywał te jedenastki, ale muszę nad nim jeszcze trochę popracować. Kolejna akcja, dobre dosyć podanie na skrzydło i dośrodkowanie, jak widzieliście, no znowu kolejne dośrodkowanie, które nie wychodzi, ale piłka spada jeszcze pod moje nogi. Tutaj uderzenie z dystansu i mamy 2-0. Tak naprawdę zastanawiałem się, czy decydować się na ten strzał, ale to jest mój debiutancki gol w Zagłębiu i nie sądziłem, że to będzie bramka zza pola karnego, ale zobaczcie, no bramkarz tutaj, to był strzał przez słupku. Taki prosty, ale skuteczny. Ważne, że prowadzimy. Kolejna akcja i jak widzicie, tym razem świetna asysta. Podanie prostopadłe do Pawłowskiego, który strzałem od poprzeczki tak naprawdę zmieścił piłkę w siatce. Prowadziliśmy 3-0 i już wiedzieliśmy, że nic złego się w tym meczu nie wydarzy. To już doliczony czas meczu. Chciałem skompletować dublet w tym spotkaniu, mogłem podawać do lepiej ustawionego kolegi, ale w tym wypadku zachowałem się dosyć samolubnie. Ocena meczowa 9,4. Bramka, wywalczony rzut karny plus asysta. Myślę, że poprawiłem się w stosunku do poprzedniego spotkania. Zagrałem też pełne 90 minut, co mnie niezmiernie cieszy, bo jestem zawodnikiem, który chce się rozwijać, dlatego też muszę grać jak najwięcej. Mieliśmy tylko jeden dzień przerwy, żeby odpocząć i już czekało nas kolejne spotkanie. Nasi rywale tutaj, zobaczcie, cały czas chcieli atakować. I nie powiem, nawet te ataki niektóre były groźne, ale no co to dla nas. My też potrafimy przeprowadzać składne ofensywne akcje, tak jak tutaj teraz możecie zauważyć. Zabrakło niewiele, zabrakło po prostu szczęścia, strzał w boczną siatkę. No co mogę powiedzieć, teraz dostałem podanie. Zejście do środka, dośrodkowanie i tutaj obrońca w ostatnim momencie przeciął to dośrodkowanie i no nic z tego nie wyszło, chociaż jeszcze tutaj zobaczcie, kolejne dośrodkowanie, uniknięty, spalony. No i z nieudanego strzału mogła wyjść ładna asysta, aczkolwiek tak się nie stało, jak zauważyliście. Piłka przy nodze teraz. Ładnie tutaj chodzi, uderzenie z dystansu i mamy jedynie rzut rożny. Myślałem, że uda się tak jak w poprzednim spotkaniu. Teraz przypomnijcie sobie, kto wywalczył rzut rożny, a i zobaczcie, co się dzieje. Prowadzimy 1-0. Po rzucie rożnym, który tak czy siak ja wywalczyłem, ale no przy tej bramce nie miałem większego wkładu. Nasi rywale cały czas próbowali, ale tak lekki strzał wątpię, żeby zaskoczył naszego bramkarza, nawet gdyby leciał w światło bramki. Kolejna akcja, ładnie minięci rywale, uderzenie słabszą nogą i mamy 2-0 i moja druga bramka w Zagłębiu. Naprawdę myślę, że udowodniłem trenerowi, że warto na mnie stawiać i że odpłacam się, bo nie dość, że świetne podania, to jeszcze bramkostrzelny zawodnik, tutaj wywalczony taktyczny rzut wolny, ponieważ no musieliśmy odpoczywać już na koniec, prowadziliśmy 2-0, musieliśmy kraść te sekundy, ale z tego rzutu wolnego tak czy siak nic więcej nie wynikło. Jak zauważyliście, nawet tam nie wiem, czy to był dobry, czy nawet nie wiem, kto tam strzelał. Ocena meczowa 7,5, no nie był to tak wyśmienity mecz jak ten poprzedni, ale myślę, że no zasłużenie wygraliśmy i ocena meczowa też jest odpowiednia, bo nie był to jakiś mega wybitny, nie było to jakieś mega wybitne spotkanie. Czeka na nas półfinał, ale w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie częściej takie kariery zawodnika, bo nie ukrywam, że kariera Borussia Dortmund jest teraz główną karierą na tym kanale, więc jeżeli chcecie częściej, to zostawcie lajka pod tym odcinkiem, a ja się z wami żegnam, mówi do was Aris, trzymajcie się i cześć!